chyba będę musiał wreszcie wykonać zadanie na pracownię wideo. Nasiedziałem się nad tym hałatajstwem kupę czasu. Może coś opowiem o własnej pracy? Mój mąż na przykład, który jest wybitnym konstruktorem, bez wahania przyjął ofertę w Hermann Göring Werke. Dawne zakłady Skoda. Jak można wygrać z gościem, który zarabia w euro i pracuje w całkiem szczytnej idei? Może opowiem coś o miłości? Znasz go? Naprawdę? Edyta, błagam cię, przedstaw mi go koniecznie. To kamień, nie mężczyzna. Może trochę miłości fizycznej, cielesnej? Bardzo by mi się spodobała. Zawsze lubiłem to. Jak pan Gustlik poproszą, to pokorza. Jeszcze mi się wykładowca obrazi i stwierdzi, że znowu świntusza albo co? Ja już od dawna przestałem wierzyć w bajki. Most pokorza. Tylko, że ja nie bardzo potrafię opowiadać o miłości. No, chyba, że będzie miała to zdecydowany inny wydźwięk. I pewnie skończyłoby się tak. Zdradziła Trzecią Rzeszę. Zawsze mam dużo do powiedzenia na różne tematy. Może spróbuję porozmawiać o tym, co dręczy mnie w ludziach. Kilka słów na ich proste tematy i normalne życie. Od wschoduście przyszli, to bolszewiki. Coraz więcej moich znajomych mieszka poza granicami Polski. Zastanawiałem się, czy zamierzają tu kiedykolwiek wrócić i co o to myślą ich nowi sąsiedzi. Ale co wy? No, my się trochę postronimy i miejsce się znajdzie. Ponoć wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma. No, zastanawiam się tylko nad tym, jak długo będzie można się posuwać, żeby można było zrobić miejsce tym, którzy świeżo przybyli i zamierzają skorzystać z uroków nowego miejsca. Stać! Wodziciel, stać! Może tak spróbować zrobić film o pani Steinbach i jej wielkim powrocie do Polski? Chęć pozbierania swojej przeszłości i znalezienia wspaniałego miejsca do życia? To byłoby coś. Na roboty! Do Polski zabiorą. Nie ma być to koniec końców jakaś publicystyka. Powinienem chyba zastanowić się, jak wyrazić siebie i swoje pomysły na życie. Nie zwodzę, tylko prawdę godam. Co mi tam, no przecie Polacy. 10. muza chyba nie jest dla mnie łaskawa. Lepiej zajmę się fotografią. Koniec końców to chyba moje ulubione zajęcie. I tu spełniam się najbardziej.